Centralnym punktem sobotnich uroczystości będzie msza z obrzędem święceń biskupich, która rozpocznie się w katedrze o godzinie 11. Uroczystości tej będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore. Współkonsekratorami, czyli dwoma biskupami, którzy będą udzielać również z głównym szafarzem święceń księdzu biskupowi Piotrowi święceń biskupich, będzie metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo i nasz biskup ordynariusz, biskup Henryk Tomasik. Nowy biskup pomocniczy będzie wspomagał biskupa Henryka Tomasika w zarządzaniu diecezją. Nie ma jeszcze konkretnych ustaleń, za które odcinki pracy diecezjalnej byłby szczególnie odpowiedzialny ksiądz biskup Piotr. To wszystko się dokona już po przyjęciu sakry biskupiej. Znany jest już herb nowego biskupa. Zbudowany został na tarczy hiszpańskiej. W niebieskim polu znajduje się srebrny krzyż łaciński. Pod nim umieszczona jest figura Matki Bożej. Ten herb zawiera pewne elementy, takie pewne szczegóły, które są szczególnie drogie biskupowi Piotrowi. No chociażby sam kształt owego herbu nawiązuje w jakiś sposób, to jest taka stylistyką, do herbu świętego Jana Pawła II. To jest taka jego odmieniona nieco wersja. Mottem biskupa Piotra Tuczyńskiego są słowa Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae, czyli Kościół Matka, Matka Kościoła. Nominacja biskupa pomocniczego diecezji radomskiej, która miała miejsce w naszym seminarium przed ponad miesiącem, 17 stycznia, spotkała się z taką bardzo radosną i życzliwą reakcją, przyjęciem nie tylko przez duchowieństwo, ale także ksiądz biskup nominat, taki tytuł przysługuje do soboty, odbiera wiele sygnałów takiego życzliwego i bardzo radosnego przyjęcia tej decyzji. Uroczystości w katedrze potrwają około 3 godzin. Spowodują utrudnienia w ruchu na ulicach Mickiewicza i Sienkiewicza. Od godziny 9.30 będzie zamknięta część ulicy Mickiewicza, od ulicy Sienkiewicza. Będzie to parking przeznaczony dla księży biskupów i specjalnie zaproszonych gości. Zamknięty będzie wjazd również od ulicy Prusa. Tam będą mogli wjechać kapłani w takiej ilości, w jakiej zmieszczą się samochody, za katedrą. Ulica Sienkiewicza także będzie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od ulicy 25 czerwca do Piłsudskiego. Tu będą wyznaczone miejsca parkingowe dla wiernych. Biskup nominat Piotr Turzyński jest radomianinem. Był ministrantem w parafii na Borkach, w kościele Przystruga i na osiedlu akademickim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku. Krótko był wikariuszem w Ostrowcu Świętokrzyskim, potem studiował w Rzymie, a później rozpoczął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym. Jest absolwentem 4. Liceum Ogólnokształcącego.